Jako prezydent Łomży wspólnie z radnymi Rady Miejskiej staramy się czynić wszystko, co jest możliwe, aby nasze miasto się rozwijało. Stawało się coraz piękniejsze, z coraz bogatszą ofertą kulturalną, sportową czy infrastrukturalną. Takim przykładem rozwoju jest niewątpliwie oficjalnie dziś otwierana Hala Kultury. Łomża, mimo utraty statusu miasta wojewódzkiego, może poszerzyć się niezwykle bogatą ofertą kulturalną, realizowaną na bardzo wysokim poziomie. Przykładem tego są sukcesy krajowe i międzynarodowe odnoszone przez nasze artystyczne instytucje, czyli Teatr Lalki i Aktora oraz Filharmonię Kameralną imienia Witolda Lutosowskiego. Mówiąc o kulturze, warto także wspomnieć o prężności działalności miejskiej Biblioteki Publicznej z jej licznymi filiami Muzeum Północno-Mazowieckiego, w skład którego wchodzi także Galeria Sztuki Współczesnej, Skansen Kurwiowski w Nowogrodzie oraz Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczy, w którym dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje talenty wokalne, taneczne, teatralne i plastyczne. Tej Hali Kultury gratuluję miastu tego budynku, który, jak pan prezydent wspomniał, przez lata był zaniedbany i potrzebował konkretnej rewitalizacji. Naprawdę się dzisiaj tego nie spodziewałam, dowiedziałam się 3 godziny temu, także przemówienia nie ma, ale serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Przyznam, że jestem w dalszym ciągu mile zaskoczony, ale przede wszystkim, co chciałem powiedzieć, bardzo zmotywowany do dalszej pracy. Wnioskodawcą nagrody specjalnej dla Piotra Domalewskiego jest prezydent Łomży Mariusz Szanowski. Ponieważ jesteśmy w Hali Kultury, zapisałem sobie anegdotę, nie anegdotę, tylko definicję słowa kultura. Kultura z łaciny colere, uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie. Wieloznaczny termin pochodzący od łacińskiego cultus agri, uprawa roli. Interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. I myślałem sobie, dlaczego ważna jest kultura, i olśniło mnie, że właściwie do codziennego życia nie jest taka ważna. Ale potem sobie pomyślałem, czy państwo kojarzycie taką cywilizację jak starożytna cywilizacja Mezopotamii? Pewnie tak. A skąd? Z kultury. Dziękuję. Jestem przekonany, że to jest bardzo wartościowy, dobry budynek, dobre miejsce do tego, żeby promować Łomżę. Też myślę, że niebawem zakończenie rewitalizacji rynku pozwoli na te pełne urzeczywistnienie tej działalności kulturalnej Łomży w jego centrum, czyli na rynku. Ale... I ta hala, i otoczenie, i inne inwestycje mają zrozumienie we władzach samorządu wojewódzkich, a przede wszystkim samorząd łomżyński, państwo jako radni, jako prezydent
dobrze składacie i aplikujecie o pieniążki unijne. I za to chciałem, panie prezydencie, bardzo państwu podziękować, bo to jest ważne, żeby umieć strzelić się w przestrzeń, która jest przestrzenią do pozyskania pieniędzy zewnętrznych. Bo z budżetu to bardzo łatwo wydać te pieniążki, natomiast pozyskać z pozabudżetowych źródeł finansowania to jest nie lada sztuka. I za to państwu dziękuję.